Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania, nad sukcesem czuwa Natalia Parszczyk, której za to bardzo już dziękuję. Ale także Państwo, proszę Państwa, bez wsparcia za pośrednictwem Patronite i innych sposobów wpłacania darowizn nic by tutaj się nie odbyło, nic by nie było, żadnych rozmów, żadnych ciekawych spotkań. A zatem liczy się każda złotówka. Pięknie Państwu za to dziękujemy. Dzisiaj mamy wśród gości znakomitych Katarzyna Kasia, dzień dobry. Dzień dobry. Doktor filozofii, wykładowczyni na Wydziale Studiów Artystycznych i Badań Kuratorskich SP. Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, ale można się pomylić. Dobrze, jest tu już się pomyliłem. Ale tylko raz. Ale tylko raz się można pomylić. Poza tym, członkini redakcji Kultury Liberalnej, felietonistka Newsweek Polska, współpracuje z TVN24, Radiem Nowy Świat, a jesienią ukaże się książka Siedem Życzeń. W którą piszemy razem z Grzegorzem Markowskim. Ale nie tym z Perfektu, od razu powiem. To może lepiej. Było ciekawe. Ale też. I Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista. Dzień dobry. Dzień dobry. Stały felietonista Tygodnika Powszechnego. Prowadzi podcast Skądinąd i inne podcasty w Tok FM-ie. Skądinąd nie jest w Tok FM-ie? Nie. Te inne w Tok FM-ie. Skądinąd jest Skądinąd. Tak. Spotkania z filozofią ukazały się w wydawnictwie Harper Collins Polska. Czy jeszcze o czymś wspomnieć? Nie. W zasadzie to powiem wam, że to ten. Wszyscy was znają, więc generalnie warto czasami przypomnieć o tym, co się ukazało, co się dzieje, więc właśnie to zrobiliśmy. No i proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym zacnym gronie. Będziemy rozmawiać o kociej filozofii Johna Greya. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja też pokażę. Kot siedzi w beczce. Ogon, prawda, tutaj pięknie powiewa na okładce. Zakładasz, że to kot siedzi w tej beczce. To wcale może siedzieć ktoś inny. Dobrze. Chociaż w tej sytuacji, gdyby tam siedział ktoś inny, nasza okładka wprowadzałaby w błąd. Proszę państwa, John Gray napisał kocią filozofię. John Gray jest filozofem polityki i człowiekiem, który napisał mnóstwo tekstów na bardzo poważne, śmiertelnie poważne tematy. Jest ceniony niesłychanie przez ludzi, to jest filozof polityki, jeden z tych ostatnich wielkich, jeśli może tak można tak powiedzieć, ery końca zimnej wojny i po zimnej wojnie. Filozof polityczny, który nie boi się iść pod prąd i to jest cenione. To jest bardzo cenione, on w zasadzie trudny jest do jakiegokolwiek zaklasyfikowania i to jest piękne. I to jest piękne, ponieważ dzięki temu skłania nas do myślenia i zastanowienia. I jakiś czas temu ukazała się książka Kocia filozofia. W pierwszym odruchu, przyznaję się, miałem takie wrażenie, to jakieś tam żarty, wybryki wybitnego filozofa. Napisał sobie książkę o swoim Milusińskim, który mu siedział na kolanach być może. Potem zaglądam, proszę państwa, kawał poważnej filozoficznej propozycji o życiu. O tym, że my w zasadzie istoty ludzkie przyglądamy się w tych naszych zwierzakach, czy to w psach, czy to w kotach, bo w gruncie rzeczy kocia filozofia może być także psią filozofią, jak się tak dobrze zastanowić. Do pewnego stopnia. I proszę państwa, rzadko się zdarza wziąć taką perełkę do ręki, która bezpretensjonalnie mówi nam o rzeczach ważnych, skłania do zastanowienia nad tym, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd idziemy, prawda? Ale teraz, w XXI wieku, z tą wiedzą całą, którą mamy, John Gray, może warto dodać, nie jest jednym z tych filozofów z Europy Zachodniej, która nie ma pojęcia o Europie Wschodniej, właśnie wprost przeciwnie. Jak mało kto miał przyjaciół w Europie Środkowo-Wschodniej, dość wspomnieć, że się przyjaźnił z Marcinem Królem, nawet powiedział, że Marcin Król wpłynął na niego filozoficznie, więc to są takie deklaracje interesujące. Wziął pod uwagę ten wymiar tragiczny Europy Środkowo-Wschodniej do swojej filozofii, więc jego propozycje są także chyba dlatego dla polskiego ucha, dla środkowoeuropejskiego czytelnika atrakcyjne, interesujące, a w każdym razie sprawiają, że nam się to czyta dobrze. No i słuchajcie, ta kocia filozofia trafia do nas. Poważna propozycja. A ja, przechodząc do naszej rozmowy, zacznę od podstawowej informacji przy kociej filozofii. W Polsce mieszka około 6 milionów kotów i od 6 do 8 milionów psów.
jest z kim filozofować. A ja was pytam, macie zwierzaki? Tak. Tak? Tak, mamy. Koty, psy? No mamy psy oboje. Tak. Staliśmy zeznania przed audycją, będziemy się otrzymać, to są psy. Czyli macie psy, czy podeszliście zatem do kociej filozofii podejrzliwie? Ja zawsze byłam bardziej kociarą niż psiarą. Psa, chociaż bardzo kocham mojego psa, jest to niezwykle w porządku osoba, po strasznych przejściach, bo ja mam psią uchodźczynię, która uciekała przed wojną z Ukrainy, a wcześniej wcale nie żyła tam w komforcie, tylko mieszkała w klatce w pseudohodowli, więc mój pies ma, na początku miała straszną agorafobię, w ogóle śmiertelnie się bała, nie można było z nią, jak wychodzenie z nią na spacer polegało na tym, że się stało na godzinę przed trawniku, na trawniku przed domem z psem, który się trząsł jak galaretka i bał się zrobić kroku. Nie wiedziała, jak się wchodzi po schodach, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziała. No a teraz po roku z nami już nawet biega i jest dużo weselsza i dużo taka bardziej u siebie. Mam nadzieję, że jej się te traumy różne pozacierają w pamięci, chociaż pewnie też sporo z nią zostanie, ale czy nie wyobrażam sobie za bardzo życia bez zwierząt. U mnie w domu zawsze były zwierzęta. Moja mama ma 8 psów i 3 koty, więc... Czyli wyrabia grubo ponad zielenią krajową. Wyrabia normę i więcej przeprowadziła się już sporo lat temu poza Warszawę, żeby móc właśnie wszystkie te swoje zwierzęta mieć koło siebie blisko. Ja mam psa Bertiego od Bertranda, tego Bertranda Russella oczywiście, tak, bo z moją żoną uznaliśmy, że tak go nazwiemy, kiedyśmy dostrzegli takie uderzające podobieństwo fizjonomiczne do Bertranda Russella właśnie, Bertiego. No i imię było oczywiste, że to musi być Bertie, rzecz jasna. To może ale... tylko dopowiedzmy, proszę Państwa, wybitny filozof brytyjski, to jeden z takich filozofów publicznych. Tak. To jest, powinniście mieć jeszcze Whiteheada. No tak, to by było dobre, rzeczywiście mogliby swoje rękopisy kooperować, ale rzeczywiście w życiu miałem więcej takich bardzo głębokich relacji z psami, z kotami też, ale jednak moje serce jest psie zdecydowanie, a nie kocie, chociaż koty też uwielbiam i z kotami, jak powiadam, zdarzało mi się nawiązywać relacje bardzo też znaczące, ale jednak te takie najbardziej emocjonalne, głębokie to z psami. Ale to są lekkie wyrzuty sumienia, wyczuwam. To są zupełnie inne rodzaje relacji. Inne, to nazywanie psów od filozofów, to moja mama też wprowadziła, ona na przykład miał ukochanego jamnika Voltera, ale też był taki dziwny znajdek, bardzo malutki, którego nazywała Foucault, który funkcjonował w domu po prostu jako Foucault, którego się zdrabniało na fuczek. I to było śmieszne dla nas bardzo, że mama czasami już jak bardzo ją jamnik zdenerwowała, mówiła do niego Jean-Marie, zachowujesz w ogóle. No ale tak, to były... Teraz jest Hegel na przykład. To by było wzruszające, gdyby Hegel z Foucaultem z jednej miski na przykład. Tak, było ciekawe, tam zupełnie nowe sojusze filozoficzne się wytwarzały. Mamy też Kanta, to jest pies, który ma każde oko inne. To są bardzo ciekawe tak te pomysły, które ludzie mają, żeby nadawać imiona zwierzętom. Słuchajcie, to zachęcamy Państwa, bo to rzeczywiście pobudza wyobraźnię chyba. No to tym bardziej ciekawy jestem Waszej opinii. Jako psiarzy, tak, w tej chwili, po tych wyznaniach. Chociaż Kasia ma kocie serce. Ja mam kocie serce. Ja mam psie. Dostaliście no inaczej niż u Bułhakowa. Słuchajcie, mamy wobec tego, dostajemy książkę o kocie filozofii i wasza pierwsza reakcja, jaka była na taką propozycję filozoficzną, no bo w sumie, nie wiem, może się mylę, ale patrzymy sobie na, na tych naszych milusińskich, bezrefleksyjnie raczej, tak? Ja mogę wam od razu powiedzieć, to nie będzie miłe, ale wam powiem, bo to nie jest kocia filozofia ta książka. Mm-hmm. To jest bardzo ludzka filozofia. To jest książka, w której dochodzi do antropomorfizacji kotów. Wiem, czy my sobie możemy na to w dzisiejszym świecie, który jednak ma być taki wieloaspektowy, pozwolić. Bo ja szczerze mówiąc czytałam to z takim narastającą ambiwalencją. To znaczy z jednej strony jest to książka, tak jak powiedziałeś Jarku na samym początku, bardzo wartościowa, jeżeli chodzi o propozycję filozoficzną. Ona w
dla mnie to, co jest w niej najcenniejsze, to jest przeanalizowanie różnych koncepcji filozoficznych wybranych, no, według klucza, powiedziałabym, bardzo tutaj osobistego i nie do końca metodologia badawcza jest nie, tutaj zdefiniowana. To jest esej, więc tutaj to jest dopuszczalne, ale jest opisany ten aspekt niezwykle istotny stosunku filozofów poszczególnych do zwierząt, nie tylko do kotów, ale do psów na przykład również i do innych zwierząt. I to jest dla mnie super cenne w tej książce. Natomiast to, co budziło taki mój opór jednak, to jest to założenie, że w ogóle możemy mówić o kociej filozofii i że narzucamy te nasze ludzkie standardy myślenia innym gatunkom i gdzieś to się mieści dla mnie... Ja będę brał obronę Greya zaraz. Gdzieś to się mieści dla mnie w obszarze, oczywiście biorąc pod uwagę i kształt tej książki, i charakter, i wszystko, ale jednak jakiś szowinizm gatunkowy w tym ludzki pobrzmiewa i miałam takie momenty nadziei, muszę wam powiedzieć, zwłaszcza kiedy on pisze o sceptykach i pisze o Pirronie, pomyślałam sobie, on pisze o Pirronie i to jest bardzo fajne i może zaraz przywoła Aine Zedema i jego tropy. I to cudowne czyli zdanie. Czyli co, żebyśmy wyjaśnili naszą to był też filozof, który był sceptykiem i który twierdził, że... I który podawał 10 tak zwanych tropów, no ale to były jego przemyślenia dotyczące tego, że poznanie jakiekolwiek właściwie jest niemożliwe. To znaczy nie można poznać świata ani za pomocą intelektu, ani za pomocą zmysłów. I przede wszystkim te jego tropy dotyczyły poznania zmysłowego. Intelekt to było to, co potem ewentualnie z tego poznania, którego nie ma, miałoby wyciągać wnioski, a więc w ogóle jest bezużyteczne. Natomiast tam był taki trop właśnie, w którym miałam nadzieję, że Grey pójdzie i przeżyłam rozczarowanie. Bo Aine Zedem pisze o tym, że skąd wiesz, że to ludzkie postrzeżenie jest adekwatne do tego, jak świat naprawdę wygląda. Skąd wiesz, że świat nie wygląda tak, jak widzi go mucha. I to by było dla mnie o wiele ciekawsze. To znaczy zastanowić się nad tym, jak ta relacja między zmysłami a intelektem na przykład przebiega u kota, ale to wymagałoby zupełnie innego rodzaju badania niż badanie, które tutaj John Gray proponuje. I mi trochę zabrakło takiego wyjścia poza tę ludzką bardzo perspektywę. To, co jest cenne, to ukazanie, że te ludzkie perspektywy mogą być różnorodne i że to niekoniecznie jest tak, że wszyscy tak samo postrzegają zwierzęta i tak samo się do nich odnoszą w związku z tym, ale jednocześnie tej właśnie perspektywy muchy, czy w tym wypadku kota, w tej książce nie ma. To ciekawe, bo rozumiem, żebyś oczekiwała od Greya pozytywnej odpowiedzi na słynne pytanie zadane przez innego filozofa, jak to jest być nietoperzem, tylko w tym przypadku jak to jest być kotem. Znaczy, żeby chociaż trochę spróbował. Mm. Ale on trochę próbuje. Ja tylko zacytuję, przepraszam Tomku, że wejdę w słowo. Jednak John Gray zacytował Montaigne'a z esejów. Kiedy bawię się z kotką, kto wie, czy to ona nie bawi się bardziej mną niż ja nią. Ja tutaj z kolei, bo to ciekawa jest uwaga, to co Kasia mówiła właśnie, nie pomyślałem o tym w ten sposób. Raczej ja czytałem tę książkę jako wyraz z jednej strony wielkiej fascynacji kocim światem i jakąś jednak próbę rekonstrukcji tego kociego doświadczenia. Z jednej strony fascynacji kocim światem. ale to jest taka fascynacja, która jest też podszyta swoistą zazdrością. To znaczy z każdej niemal kartki tej książki przebija jakiś rodzaj, żeby nie powiedzieć resentymentu wobec tych kotów, które w taki bezpośredni sposób świata doświadczają, które właśnie nie mają tych rozmaitych problemów, z którymi my się ludzie mierzymy. I tym kotom, myślę, taka jest, bo ten tytuł jest taki trochę paradoksalny, kotom, mówi Gray, w pewnym momencie właśnie filozofia jest niepotrzebna. To my jej potrzebujemy, żeby właśnie z uwagi na różne dyspozycje swojego umysłu, który widzi kłopoty tam, gdzie koty zupełnie ich nie dostrzegają, piętrzy przed nami różne problemy, wpędza nas w jakieś trudności, w jakieś rozpacze, tragizmy i tak dalej. No właśnie...
my potrzebujemy jakiegoś narzędzia, żeby z tym dochodzić do ładu, a kot w ogóle nie, bo kot jest w chwili, w której w danym momencie, którą w danym momencie przeżywa i nie wybiega dalej, cieszy się tym, co ma, nie zastanawia się nad różnymi sprawami i to jest jakiś rodzaj rzeczywiście takiego myślenia, które na antypodach poniekąd to kocie i ludzkie doświadczenie stawia. Mi się przypomniał przy lekturze tego tekstu taki fragment z rozmów z moim, jednym z moich ulubionych autorów, Jamesem Hillmanem, takim jungistą, najpierw, a później heretykiem w kręgu jungistów, bardzo ciekawy autor. I on kota właśnie w jednej z takich rozmów przeprowadzonych przez Laurę Pozzo w książce Interviews, te rozmowy się ukazały, wskazywał kota jako, można powiedzieć, taki docelowy stan ducha czy stan umysłu, który sam chciałby wskutek pewnej pracy wewnętrznej osiągnąć, i kota z kolei definiował jako doskonałego fenomenologa, to znaczy jako właśnie kogoś, kto fenomeny postrzega takimi, jakimi są i reaguje na nie w ich jakby postaci, która się mu jawi, a nie na skutek jakichś swoich projekcji, fantazji, domniemań, rozumowań i tak dalej. I tutaj bardzo mocno w tym rozumieniu kociego umysłu Gray chyba jest podobnie. Zastanawiam się, ale wiesz, jakby była redukcja fenomenologiczna, pójdźmy tym tropem przez chwilkę, czyli jesteśmy w takiej sytuacji, w której się z czymś stykamy i mamy zarówno cały świat, jak i własne nastawienie wziąć w nawias, to nie jestem pewna, czy na przykład kot, widzący miskę pełną jedzenia, jest w stanie wziąć w nawias własny głód. Ale właśnie by od razu, wiesz, on po prostu by zjadł. Ale czy on w takim razie jest fenomenologiem, czy on jest elementem fenomenu? Ale to jest elementem zazdrości. Dobre pytanie. Jeżeli przyjąć tę hipotezę Tomka. Ale to się powinno nazywać biedny filozof patrzy na koty. Ale to, a nie kocia filozofia. Biorąc pod uwagę kontekst tego tekstu, to bym się powstrzymał, literalnie ale tak. Oczywiście tutaj. Tak, to prawda. Właśnie oparta, tak jak mówicie, na zazdrości międzygatunkowej. Tutaj powiedziałbym w obronie tej fenomenologicznej interpretacji kota, że kot jest tym fenomenologiem już po dokonaniu tych wszystkich operacji, kiedy już tylko dostrzega rzeczywistość taką, jaką ona jest i nie wytwarza dodatkowych artefaktów w głowie na jej temat, ale żeby jeszcze powiedzieć coś krytycznego, delikatnie o książce, która mi się na przykład bardzo podobała i ja w ogóle lubię tego typu literaturę filozoficzną, która jest właśnie z jednej strony z pozoru lekka, ale z drugiej strony dotyka takich absolutnie fundamentalnych kwestii, no bo tutaj jest przemijanie, śmierć, moralność, dobro i zło, no takie miłość, takie najbardziej fundamentalne kwestie. To w tym opisie kociej umysłowości czy kociej psychiki jest jeden element, który nie do końca mi się zgadza, bo Gray opisuje koty jako takie istoty, które nie zadzierzgają głębokich więzi z ludźmi, to znaczy, które mogą być wprawdzie... Tak jakby sobie drepcą dookoła nas, zaspokajając swoje potrzeby. To się przynajmniej z moim doświadczeniem nie zgadza. Ja znałem koty, to nie był akurat mój przypadek, bo ja nigdy z kotem w taką relację nie wszedłem, ale znam osoby i takie koty, które były ze sobą związane niezwykle mocno emocjonalnie. Pomimo tej całej kociej pozornej obojętności, właśnie cynizmu niekiedy, to okazywało się w różnych takich sytuacjach granicznych, że koty reagowały niebywale emocjonalnie i ukazywały swoje głębokie przywiązanie do ludzi. Więc to jednak... To są ci brytyjscy indywidualiści. Możliwe. Nasiąkły tak. Zwierzęta brytyjskim, prawda, indywidualizmem. Możliwe. I chodzą jeszcze bardziej swoimi drogami niż te nasze środkowoeuropejskie koty. Ja miałam kota, który był kotem w ogóle niezwykłym. I mój kot nie dość, że wszędzie ze mną chciał być. Znaczy, tak jak się ludzie czasami kojarzą z tym psy, że się psy wszędzie ze sobą zabiera. Ja miałam takiego kota, który jeździł ze mną samochodem i w ogóle żądał tego ewidentnie. To nie było dla niego nic przykrego, wręcz odwrotnie. On wolał gdzieś być ze mną, siedzieć mi na kolanach. I co więcej, był niezwykle rozmowny.
Znaczy, on cały czas do mnie przemawiał i to nie było tak jak, wiecie, że zwierzęta proszą o różne rzeczy, których nie mogą same zrobić, na przykład trzeba psa wyprowadzić na spacer, on przychodzi i to sygnalizuje w jakiś sposób. Mój kot ze mną prowadził rozmowy abstrakcyjne, to znaczy on nie miał nic jakiegoś konkretnego pragnienia, które wyrażał głosowo, tylko po prostu opowiadał mi o różnych sprawach. Byłeś w stanie spełnić te oczekiwania? No, gadaliśmy sporo i... I myślę, że to jest też tak, także tego, jakby każda generalizacja, każde mówienie o kotach w ogóle, to jest tak samo niesprawiedliwe, jak mówienie o ludziach w ogóle. Ale, przyznasz, że jest coś prawdziwego jednak w tej takiej bazowej tezie i to też psów dotyczy akurat. Tutaj psy i koty i nie tylko, inne nieludzkie zwierzęta również, mają ten rodzaj takiej spontaniczności istnienia, takiego bycia w danej chwili, cieszenia się. To by się odniosło do niczego i do wczesnych rozważań. Ich bycie jest ahistoryczne. One są jak te krowy na łące. Pamiętasz krowy? No pamiętam, tak, oczywiście. Fryderyk Nietzsche pisał w eseju o pożytkach i szkodliwości historii dla życia, że po prostu takie krowy sobie stoją. One nie mają wczoraj, nie mają jutro, one mają teraz. Ale to właśnie jest chyba jest punkt wyjścia dla tej książki. Tak, ja mam wrażenie, że John Gray bierze przede wszystkim pod uwagę, najważniejszym tematem to jest śmierć tej książki w zasadzie, przemijanie i śmierć, tak? I patrzy na te zwierzęta i im zazdrości pewnego stanu bycia w świecie. I on pisze krytycznie nie tylko o filozofii, ale też o religii, która próbuje nam okiełznać nękające ludzkość niepokoje, tak to ujął, daje nam kult werbalnej fikcji. Tymczasem koty polegają na zmysłach węchu, wzroku, dotyku i nie rządzą nimi słowa. Ale to jest ta zazdrość. Nie rządzą nimi słowa. Ale mnie to wkurza cały czas. Skąd to wie? No ale z jakich obserwacji? Ja kot obserwuje Johna Greya w tym czasie i myśli sobie, ten to ma dobrze w życiu, żadnych zmartwień. On jest taki bezrefleksyjny. Moja wiedza w moim siódmym wcieleniu sięga po prostu... pradziejów sprzed tysięcy lat. A nie wpadasz teraz w tę samą pułapkę, co John Gray? Nie, ale chodzi mi o to, że jakby ja tak samo wiem jak John Gray. No tak, oczywiście. On w pewnym sensie imputuje tym kotom różne rzeczy, ale to jest też źródło tego, o czym mówiłam na początku. Nie ma narzędzi, żeby to sprawdzić. Oczywiście jako ćwiczenie intelektualne. Ale badamy ciekawe. Trochę zwierzęta właśnie. On się tam odwołuje w pewnym momencie do takiej historii, relacji, udomowienia kota. Tak? Ale kot nas nie udomowił, bo się też pojawia tutaj. To jest argument oczywiście, że on w jakimś sensie tutaj dokonuje rekonstrukcji. Ale myślę, że i formuła... Konstrukcji. Dobrze, okej. Okay. Konstrukcji. Ale myślę, że formuła tego eseju jakoś to umożliwia i usprawiedliwia. A po drugie myślę, że no, powiedzenie, załóżmy, że koty nie operują pojęciami abstrakcyjnymi, no jest... Nie wiem tego, ale na podstawie powiedzmy tego, co wiemy na temat działania umysłów zwierząt, budowy mózgu, nie wiem, obserwacji, no to myślę, że to można z jakimś tam prawdopodobieństwem stwierdzić, że na pewno ich sposób komunikacji jest inny niż ten ludzki, oparty na takim języku, jaki my mamy. Ale zgoda, że to są słabe tezy. No to zawsze jest rodzaj... Bo to można by było doprowadzić do takiej sytuacji z książki Solaris, że ten drugi byt to w zasadzie nie ma możliwości skomunikowania. A jednak odnosimy wrażenie, że się, sami powiedzieliście, komunikujemy z naszymi zwierzakami milusińskimi. Oni wysyłają do nas sygnał, my go odbieramy, następuje relacja. Jesteśmy tępawi. Może to nie one źle komunikują, tylko chcę dokończyć. Może z tego punktu widzenia, z tej niedoskonałości, do której możemy się przyznać, ważne jest nastawienie do tego. Czy jest życzliwe, czy jest nieżyczliwe. I po całych stuleciach filozofii i nawet religii, które zwierzęta nie traktowały najlepiej, a w każdym razie podmiotowo, jakby ewoluujemy w stronę, przynajmniej część ludzkości ewoluuje w stronę takiej, że zaczyna dostrzegać te zwierzaki jako podmiot, postawić taką hipotezę jak twoja, albo też wrócić do jakichś takich
pomysłów, które w różnych momentach w dziejach się pojawiały. Przecież franciszkanie, prawda, chrześcijański stosunek do zwierząt, to też jest czarne i białe można znaleźć. No, no, prawda? Ja bym tutaj jeszcze może nawiązując do tego, co mówisz, tak spróbował tą książkę przeczytać, że rzeczywiście to jest trochę taki głos już starszego filozofa, niewątpliwie człowieka świadomego, ogólnie niewesołego położenia człowieka w świecie, wszelkich tragizmów i trudności związanych z faktem istnienia. Kogoś, kto całe życie poświęcił na rozwikływanie tych dylematów, dziwnych paradoksów, aporii i tak dalej. I robił to świetnie. I robił to oczywiście świetnie, ale przypuszczam, że te odniesienia, co i rusz się pojawiające na przykład do Freuda i do tradycji filozoficznej, która w przeciwieństwie, co Gray podkreśla, do takiej popterapii, popterapeutycznej, dzisiaj bardzo popularnej narracji, no, widzi egzystencję jako coś, co się cechuje nieusuwalnym dyskomfortem. On tam mówi, jest pewien poziom niezadowolenia i dyskomfortu i trudności, który po prostu z życia jest nieusuwalny. Tak uczy Freud, tak uczy filozofia. No więc mając to całe doświadczenie i jakoś przypuszczam też konfrontując się z upływem czasu, z własną śmiertelnością pewnie, z cierpieniem i tak dalej, on odnajduje pewien rodzaj, znaczy ma taką myśl, że w dużym stopniu to udręczenie bierze się z faktu, że my sobie z różnych rzeczy na przykład zbyt wyraźnie zdajemy sprawę i uruchamiamy różne sposoby na to, żeby sobie w jakiś sposób te kwestie opowiadać z nadzieją, że je rozwiążemy, co się nigdy nie dzieje, co nas jeszcze mocniej w to wpędza, w ten dyskomfort. I nagle rozgląda się dookoła i odnajduje jakiś modus egzystencjalny, który jest w jakimś sensie, przynajmniej na podstawie tego, co widzi, wolny od tego typu dylematów. Mhm. Jest spontaniczny, radosny, zadowolony. Owszem, ze śmiercią też jakoś się konfrontuje, ale dopiero w momencie, kiedy ta śmierć pojawia jako realne zagrożenie, nie jako jakaś idea, coś, co jest horyzontem, do czego się zmierza, czego się człowiek obawia, bo siedzi i myśli. No i oto nagle widzi, że ten kot, który mu towarzyszy, czy w ogóle te stworzenia, które dookoła są, reagują, żyją, zachowują się w każdym razie w taki sposób, który sugeruje, że ich życie, ich egzystencja, ich doświadczenie siebie, świata, innych jest zupełnie odmienne od tego, co jest przynależne gatunkowi ludzkiemu i co gatunek ludzki unieszczęśliwia. I to jest oczywiście ideał nie do spełnienia. On wie, że my nie będziemy jako koty nigdy. Będziemy... Ale możemy się opanować kotami jako ludzie, Kotami będziecie. Nie ma takiej możliwości, żeby być kotami. Możemy się od nich ewentualnie trochę uczyć czegoś na kształt kociego mindfulness, bo to jest też trochę taki rodzaj egzystencji mindfulness doskonałego. Natomiast oczywiście nigdy tymi kotami się nie staniemy i nie będziemy tacy jak oni. Nie różnimy się, tylko zacytuję Johna Greya, nie różnimy się od pozostałych istot. Ludzie ani nie stoją wyżej, ani niżej od innych zwierząt. Mm. No tak, żeby powiedzieć, zacytować Johna Greya. To nie gatunkistyczne jednak jest. Kasiu, ta książka, nie, być może to rzeczywiście jest książka bardziej o tym, jak człowiek, który jest narażony na cierpienie, próbuje sobie poradzić i rozgląda się po swoim pokoju, patrzy tak, nie tylko na przedmioty, ale nagle dostrzega, przypomina sobie, że ma obok siebie kota i nagle całą tę swoją wiedzę filozoficzną po prostu zaprzęga do tego, żeby zrobić taki rodzaj rozmów, tak? Taki dialog filozoficzny ze swoim zwierzakiem. I widzi go raczej pozytywnym świetle, no zazdrości mu jego, choćby tam się pojawia takie słowo błogość, widzi tego kota. Mam wrażenie, że to jest, uczynił z tego kota takie źródło właśnie pragnień, źródło i jakiś ideał kota. Tak. Kota został tu nakreślony trochę z rozpaczy, takim o pocieszeniu, które daje kot siedzący na kolanach. Tak. No, ja bardzo dużo rozpaczy w tym czuję Dużo rozpaczy, dużo lęku przed śmiercią,
dużo takiego znużenia tym, jak sami sobie komplikujemy życie. Trochę gdzieś tam jest ukryte takie milczące założenie, że gdyby to koty rządziły światem, to byłoby to o wiele fajniejsze miejsce. Ja bym nie chciał w takim świecie żyć jednak. No właśnie jednak dlaczegoś byś nie chciał, ale powiedziałeś, Tomek, o tym, że ten lęk przed śmiercią pojawia się, kiedy jest śmierć. Tam jest taka historia o kocie z Saigonu, kocie przywiezionym z Wietnamu. Kocie, który sobie spał zawsze całe życie w takim swoim bunkrze, który sobie zrobił w pudełku. To nie był kot, który się nie bał śmierci. To był kot, który w każdej sekundzie swojego życia się przed nią chronił, bo miał takie doświadczenie, jakie miał, czyli robił dokładnie to, co robiłby straumatyzowany człowiek. Zwierzęta przeżywają traumy. I wiemy to, ja to widzę chociażby po tej mojej biednej suni, która się tak koszmarnie boi wszystkiego, co jest dookoła. Nie można przy niej wykonać żadnego gwałtownego gestu, powiedzieć nic głośniej, bo ona się od razu denerwuje. I wiadomo, że jest w tym jakieś takie... jest dobra wola i tego absolutnie Johnowi Greyowi nie odmawiam. Jest to, co przeczytałeś, Jarku, czyli to zdanie o tym, że wszystkie gatunki są sobie równe. Ale jednocześnie jest jednak... naczelna, nadrzędna, narzucająca się perspektywa, która jest perspektywą ludzką. Tutaj nie ma próby zobaczenia, nie wiem, zajrzenia do badań dotyczących tego, jak koty postrzegają świat rzeczywiście. To jest o tym, jak filozofowie myślą, że koty postrzegają świat. No to na pewno. I jest to dla mnie, dlatego trudna lektura. On jest rzeczywiście bardzo tradycyjny tutaj w tym swoim myśleniu. Jest pełen dobrej woli i tego mu absolutnie nie odmawiam. To jest bardzo miło. Miło się czyta tę książkę. Oczywiście z wyjątkiem fragmentów o tym okropnym Kartezjuszu. Który wyrzucił kota przez okno dla eksperymentu filozoficznego, żeby państwo wiedzieli. Który też się znęcał nad psami, żeby wykazać, że ciało i umysł to są zupełnie dwie różne rzeczy i że zwierzęta są w gruncie rzeczy maszynami. John Gray jest tutaj zdecydowanie po stronie Montaigne'a i zdecydowanie nie uważa, że zwierzęta są maszynami. Ale jednocześnie wydaje mi się, że... pojawia się tutaj no, ten taki ludzki, to ludzkie roszczenie do tego, żeby sobie móc upraszczać świat dookoła. Ja się zawsze zastanawiam nad tym, jak wygląda ta sieć wzajemnych powiązań tych gatunków, które żyją na Ziemi. Jeżeli popatrzymy na to właśnie w takim szerszym ujęciu, bardziej systemowym, zastanowimy się właśnie nad tym, od jak wielu czynników nasze życie zależy, z których sobie nie zdajemy sprawy. W tej chwili sporo się mówi o pszczołach, które giną, których jest coraz mniej. I się okazuje, że bez pszczół ludzie bardzo szybko przestaliby móc istnieć na tej planecie. Jakby było, gdyby nie było kotów? Brakuje tego typu pytania. To znaczy, wiesz, brakuje mi tej perspektywy, w której jesteśmy wszyscy, i koty, i ludzie, i krowy, i bakterie, jesteśmy w jednym ekosystemie. I wyjęcie jakiegokolwiek elementu zaburza te homeostazy, w których się znajdujemy. To widzimy, jeżeli pomyślimy sobie o tym, jak malutki procent, jeżeli chodzi o zwierzęta żyjące dzisiaj na Ziemi, stanowią zwierzęta, które nie są hodowane przez ludzi, To widzimy to zagrożenie. I wiecie, dla mnie zawsze to jest takie kolejne pytanie, dlaczego myślimy sobie z troską o kotach i ich filozofii, no bo koty są, Gray o tym zresztą znakomicie tutaj pisze, obecne w naszej kulturze, są udomowione. I oczywiście można się przewrotnie pytać, kto tu kogo udomowił i kto kogo bardziej potrzebuje, czy koty ludzi, czy ludzie kotów, ale jest to jedno z tych zwierząt szlachetnych. To, że hodujemy w domach koty i karmimy je zmielonymi krowami, jest dosyć dziwne, jakby się nad tym zastanowić, dlaczego to nie krowy karmimy prawda, no bo one nie jedzą mięsa, więc krowy, więc byłoby to trudne. Ale jakby jest tam ogromny składnik wynikający z kultury, w jakiej żyjemy, z tego, jak zostaliśmy socjalizowani, co sądzimy. Gdybyśmy żyli w starożytnym Egipcie, otaczalibyśmy koty czcią niemal boską. Czy dlatego, że koty tego oczekują? Czy dlatego, że myśmy... Tu o tym też tak zresztą pisze Gray, tak. Tylko jedno słowo. Zaraz przejdziemy do rad, które udziela nam John Gray, patrząc na koty. Tylko chciałem dodać taki fragment, kiedy on cytuje Warłama Szałamowa. To jest rosyjski pisarz
No klasyka literatury łagrowej, kiedyś bardzo popularny, nie wiem dlaczego tak jakoś o nim się zapomniało chyba. Było wznowienie opowiadań Kołymskich jakoś niedawno, John Gray, są to wspaniałe, parę ładnych lat wspaniałe temu. Choć z całą pewnością niewesołe dzieła. I Szałamow tutaj jest przytoczony przez Greya po to, żeby stwierdzić o tym, że w łagrach, nie licząc pojedynczych przypadków życzliwości, nie ma nic, co by świadczyło o szczególnej wytrzymałości ludzkiego ducha. Dobrą wolę wykazują tylko zwierzęta. Niedźwiedź, który wystawia się na strzał, żeby towarzysząca mu samica mogła uciec. Gil, który przyciąga uwagę ludzi, żeby chronić samiczkę wysiadującą jaja. Suka, która przywiązała się do więźniów, lecz warczała na członków grupy operacyjnej poszukujących zbiegów, a także kotka, asystująca rybakowi w połowie i ucząca szczeniaka polować. Ja a propos tego, co Kasia mówiła, to w zasadzie ja się zgadzam z tymi wszystkimi uwagami, tylko wydaje mi się, że to trochę nie jest o tym książka, na pewno mógłby napisać taką rzecz, wtedy byłaby to sążnista praca z zakresu etyki, antropologii właśnie. W zasadzie to, żeby nikt nie uległ złudzeniu, że to jest książka o kotach. Oczywiście, ale to nawet Jarek na początku mówił, wprowadzając, że ta książka przede wszystkim chyba jest o ludziach, a nie o kotach. Kot jest pewną rzeczywiście tutaj jakąś konstrukcją, jakimś ideałem, biegunem trochę tego, jak Grey widzi ludzkie życie, ludzką egzystencję, źródło cierpień i problemów, które człowieka trapią. Ma tego stworzonego rzeczywiście trochę przez siebie kota jako wzorzec, który jest zupełnie inny, odmienny, do którego on jakoś tęskni, za którym właśnie, czy ku któremu się zwraca jako ku pewnemu być może ideałowi, czy też takiemu sposobowi radzenia sobie z rzeczywistością, które człowiekowi jest niedostępny, ale to jest po prostu taka książka z zakresu tak zwanej mądrości życia, filozofii mądrościowej. Blisko jest temu z ducha właśnie do nie wiem, stoików na przykład. Nie lubi stoików, ale właśnie moim zdaniem jest tego, jeśli chodzi o zakres jakby rozważań i to, co go interesuje, to jest tutaj jemu do tego blisko i tylko tyle. Ale oczywiście można by było też i takie działa wytoczyć, które ty wytaczasz i sformułujesz takie zarzuty. Podkreślam cały czas, że to się super czyta. To jest bardzo przyjemna lektura, kojąca wręcz. Chociaż stoicyzm, to też jest w ogóle dla mnie super ciekawe, ponieważ stoicyzm w takim popularnym, dosyć mocno wykoślawiony, to trzeba powiedzieć jasno, ale w takim powszechnym odbiorze stał się taką uniwersalną receptą i to akurat tutaj u mnie ma dużego plusa John Gray, że nie kupuje tego i że mówi właśnie, że to nie jest tak wcale z tym stoicyzmem, jak to się w tym popularnym odbiorze uważa. I nawet mówi więcej, no bo on tutaj przytacza i Senekę, i Marka Aureliusza i mówi, że to jest w sumie filozofia akceptacji własnego nieszczęścia i że to by było fajniejsze w tej kocie ewentualnie filozofii, że ona jest akceptacją własnego szczęścia. Tak. To jest dużo lepsze wyjście w sumie. Słuchajcie, to idąc tym tropem, no filozofia teraz, mam wrażenie, wraca, taka publiczna filozofia do roli greckiej filozofii, która miała pomagać w życiu, oswajać lęki, niepokoje, cierpienia, podpowiadać rozwiązania, które niekoniecznie muszą pochodzić z zakresu odpowiedzi, które dostarcza religia. I myślę, że to jest dość ważną częścią tej filozofii publicznej w tej chwili. I dlatego też na końcu pojawia się cały zestaw tych kocich porad dla ludzi. Proszę Państwa, my tutaj kilka z nich może wspomnimy. Mnie chyba najbardziej, nie wiem, taka przyjazna i ciepła uwaga numer 8, kiedy filozof patrzy, proszę Państwa, na swojego kota i myśli sobie, jaką można wyciągnąć lekcję z tego, co robi ten zwinięty w kłębek kot. I ósma rada kociej filozofii brzmi następująco, a tych porad jest 10. Śpi dla radości spania. Spanie tylko po to, żeby wydajniej pracować po obudzeniu, to żałosny sposób życia. Śpi dla przyjemności.
nie z wyrachowania. Oczywiście. Jeszcze filozof patrząc znakomite, na swojego kota. Znakomite. Co wy na to? Nie no, jestem, świetna ja rada. Absolutnie, ja uwielbiam spać, robię to zdecydowanie zbyt rzadko i zbyt krótko. I tak, to jest... Tak, ja no też muszę uwewnętrznić tę radę jeszcze może, bardziej. Może słuchajcie, tak. To może chodzi o to, żeby nam te zwierzaczki przypominały nam, niedoskonałym ludziom, o tym, o takich ja myślę, prostych że można prawdach się życia. Bardzo wiele nauczyć i od mojego kochanego Bertranda też bardzo wiele się uczę i spontaniczności, i radości, i takiej więzi, która w tym sensie jest, powiedziałbym, pod pewnymi względami tylko może jakaś mocniejsza niekiedy niż te więzi, które z ludźmi się nawiązuje, że właśnie ona nie ma tej komponenty pojęciowej, tu się nie dywaguje za wiele, tylko po prostu się spontanicznie tej bliskości, miłości wzajemnej doświadcza, jest się ze sobą i bez słów. I to ma ogromne znaczenie, więc absolutnie uważam, że możemy się wiele uczyć od innych zwierząt. Jakie są wasze tutaj ulubione rady z tego dekalogu kociego? Wiesz co, no chyba rzeczywiście moje to ta radość spania niewątpliwie, ale też bardzo mi się podoba, że życie nie jest opowieścią. Szósta rada. Tak. Jeśli uznasz, że twoje życie układa się w historię, będziesz próbował ją pisać do końca, nie wiesz jednak, jak zakończy się twoje życie, ani co się przed jego końcem zdarzy, lepiej wyrzucić scenariusz. Prawdziwe życie jest więcej warte niż wszelkie układane przez ciebie historie. To też mi się wydaje bardzo cenne. A to jest w ogóle takie arystotelesowskie, prawda? Tak. Że prawdziwe, że jak układamy fabułę tragedii, to ma być prawdopodobna, a nie prawdziwa, tak. Bo prawda jest niekoherentna ta właśnie życiowa. Jakby ktoś życie opowiadał, to jest strasznie niespójne. Mi Kasia, się bardzo twoja podoba rada? Rada numer 3. To znaczy nie szukaj sensu w cierpieniu. Też jeśli świetna, jest tak. Ci źle, możesz znaleźć ukojenie w swoim nieszczęściu. Istnieje jednak ryzyko, że uczynisz z niego sens swojego życia. Nie przywiązuj się do własnego cierpienia i unikaj osób, które tak postępują. To jest niezwykle ważna rada i ja bym w sumie ją tak rozciągnęła na kwestie nawet polityczne. Aż ponieważ tak. Żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia ze swego rodzaju tyranią takiej moralnej wyższości wynikającej z tego, że ktoś bardziej cierpi. I czasami się zastanawiamy, znaczy ja się zastanawiam może w mojej niedobrej duszy, dlaczego nie rozprawić się najpierw z tą kwestią własnego cierpienia, nie spróbować. Oczywiście jest mnóstwo trudne warunków, prawda? Które utrudniają nam to i tak dalej, ale zobaczcie, że dla bardzo wielu osób usunięcie z życia cierpienia nie jest priorytetem. Dochodzimy do takiego stanu, w którym to przestaje być sprawa najważniejsza, ponieważ okazuje się, że to cierpienie jest czymś, co może stać się narzędziem do narzucania swojej narracji, swojej opowieści, swojej woli innym osobom. Zwłaszcza w zachodniej kulturze, gdzie figura ofiary jest centralna w jakimś sensie i wiąże się z pewną przewagą moralną też. To jest bardzo odważne, że Gray tutaj o tym pisze, bo to jest trudno nawet wypowiedzieć, bo jesteśmy już też nauczeni tego, żebyśmy bardzo uważali na tego typu rzeczy. Natomiast to, że on mówi, unikaj osób, które przywiązują się do własnego cierpienia, to jest niezwykle mądre. No, wspomniałaś o zachodniej kulturze. Tak. W naszej kulturze cierpienie bardzo wysoko stoi z powodów kulturowych. To znaczy, prawda, jeżeli nie ma szczęścia w ojczyźnie, prawda, no to go nie ma w życiu prywatnym i tak dalej. O tym przekonuje się każdy maturzysta, przygotowując się z kanonu polskiej literatury, że cierpienie jest bardzo wysoko w hierarchii wartości. Cierpienie ma uszlachetniać, ma pomagać w orientacji w życiu. Dzisiaj pewnie byśmy użyli do tego jakichś opisów takich terapeutycznych, żeby się w ogóle ludzie zauważyli, że cierpią. Często swojego cierpienia nie zauważają, tylko po prostu myślą, że to są takie nawyki wyniesione z domu, które należałoby dalej reprodukować i że to jest tradycja rodzinna, prawda? Na przykład tradycja przemocy w rodzinie, po której dopiero dzieci dorosłe czasem przychodzą i zadają, albo i nie zadają rodzicom pytań, dlaczego mnie biłeś, prawda? Biłaś i tak dalej. I to są takie rzeczy bardzo trudne, więc mi się wydaje, ale że w tych ja mam taki prostych... łatwiejszy, taki trochę lżejszy przykład. Proszę. To się, na pewno to znasz, Jarku, z doświadczenia ojcowskiego. Jest taki moment w życiu dziecka, kiedy robi się, na przykład przychodzi do ciebie i mówi, jestem głodny, tato. No, i, ty mówisz, słuchaj, tu jest zupa, tu jest drugie danie, zjadaj. Ja nie chcę, nie lubię tej zupy i nie chcę tego drugiego dania. No ale zobacz, przecież nie,
jestem głodny. Mhm. I ty jako rodzic masz dwie opcje. Albo możesz powiedzieć, kochanie, taki jest obiad dzisiaj. Jeżeli chcesz ulżyć sobie w cierpieniu, przestać odczuwać ten nieprzyjemny głód, to po prostu go zjedz. Mhm. No albo możesz powiedzieć, kochanie, na pewno chciałbyś zjeść lody waniliowe. Ja nie mam ich w domu, ale polecę na drugi koniec miasta, zaraz ci je przyniosę i kupię. I wtedy robisz to, przed czym Gray przestrzega. Czyli wchodzisz w tę sytuację, w którą cię ktoś wciąga. Jesteś z nim, albo po prostu trzecia opcja, która chyba jest najrzadsza, siadacie oboje nad tym pełnym garnkiem zupy i płaczecie, że to nie jest ogórkowa, tylko pomidorowa i wtedy już w ogóle cierpicie obaj. Tak czy inaczej? Okej, okay, nie, bo tak się zastanawiam nad odpowiedzią. Ja ten, że tak powiem, mam taką sytuację, w której zajmuję się synem teraz i muszę powiedzieć, że wypracowaliśmy sobie taki modus vivendi, że ja wracam z pracy, synek wraca ze szkoły i my się spotykamy, my lubimy jeść razem, to znaczy siadamy razem i to jest taki moment, w którym zastanawiamy się. Mój syn nauczył się robić ciasta, czego ja nie umiem i w związku z tym na przykład po prostu ja patrzę na niego, on się śmieje ze mnie, że ja czegoś nie umiem. Ja się śmieję z tego, że on się nauczył więcej ode mnie i generalnie muszę powiedzieć, że... Czyli sytuacją szczęśliwą. Jakoś tak słuchając tego, że ten, oczywiście, że są pytania, że tam tego nie lubię i tak dalej. Ale wiesz, schodzę z drogi chyba, wiesz? jesteś tutaj kocim filozofem. No nie proszę, wchodzisz, bo możesz z kimś siedzieć w jego cierpieniu. Możesz zaproponować jakieś konstruktywne rozwiązanie. Ale jeżeli ono, o to mi chodzi, że jeżeli ktoś cierpi, ja mówię, słuchaj, jest tak i tak, możemy zrobić to i to, żebyś nie cierpiał, a ten ktoś mówi nie. No to ja też nie muszę siadać i cierpieć z nim, tylko mogę powiedzieć, aha, dobra, to ty tu sobie posiedź i pocierp, a jak zechcesz tę pomidorówkę jednak, to jest gotowa, czeka na ciebie. To co, to podpowiadać jakąś kocią filozofię wyciągania kogoś z tego zamykania się? Dajesz komuś, w sytuacji, w której ktoś, sytuacja dziecięca jest też dosyć specyficzna, ale one się strukturalnie reprodukują właśnie w różnych innych relacjach. Był taki bardzo ciekawy psycholog Eric Berne, który napisał taką słynną książkę W co grają ludzie i twierdził, że w ogóle... Nie jesteś w stanie mi pomóc. Tak, dokładnie. Tam są różne rodzaje gier, ale istotą tej idei jest to, że ludzie się na trzech poziomach pomiędzy sobą komunikują, rodzic, dziecko, dorosły. No i problem polega na tym, kiedy to jest niejasne, kiedy ktoś na przykład, będąc dorosłym, zaczyna do ciebie mówić z pozycji dziecka, wprowadza cię w pozycję rodzica natychmiast, innymi słowy przenosi na przykład odpowiedzialność na ciebie za różne swoje komunikowane dyskomforty. No i taki rodzaj wskazania mu, że słuchaj, ale możesz to i to zrobić, powoduje, że odpowiedzialność wraca do niego i niekiedy on wcale właśnie tego nie chce, ponieważ w całej tej grze nie chodzi wcale o to, żeby on się tego dyskomfortu komunikowanego realnie pozbył, choć tak twierdzi, że jest mu źle i chce, żeby było mu dobrze, tylko właśnie chodzi o to, żeby zaprzęgnąć innych do organizowania wokół niego różnych działań i zachowań. No i to jest taka metoda, która pozwala się z tego wyplątać. No tak, więc tu Gray w tej esencjalnej formie właśnie dokładnie o tym mówi. Tak. Nie wiem, na ile to jest kocie, a na ile to jest po prostu dorosłe. Dorosłe, na tak. Na zasadzie właśnie tego dobrego dorosłego, który jest w stanie powiedzieć, słuchaj, dotąd jest moja sprawczość, a odtąd już strasznie cię przepraszam, ale jak chcesz być głodny, to po prostu bądź głodny, ale... Słuchajcie, muszę się jeszcze nad tym zastanowić, wobec tego. Dobrze, Jarku, dajemy ci to prawo. Zastanawiaj się, nie ma problemu, jakby, wiesz. Musimy kończyć, bo inne obowiązki nas wzywają, ale wobec tego jeszcze nie chciałbym naszych słuchaczy zostawiać bez jeszcze jednej rady życiowej, jeśli pozwolicie. Druga rada. Niemądrze jest narzekać, że ma się za mało czasu. Jeśli sądzisz, że masz za mało czasu, mówi filozof patrząc na kota, oznacza to, że nie umiesz właściwie go spędzać. Zajmuj się tym, co służy obranemu przez ciebie celowi i sprawia ci przyjemność. Żyjąc w ten sposób będziesz mieć mnóstwo czasu. To trochę jak się jest Johnem Grayem, to można mieć tyle czasu. Ja na przykład bym tu jeszcze sobie właśnie pogadała, bardzo mi jest przyjemnie. Ale nie masz czasu. Ja też nie mam czasu. No widzicie, słuchajcie, to może nas ta kocia filozofia jednak skłoni do kilku refleksji. My w każdym razie polecamy raz jeszcze, proszę Państwa, John Gray. Tak, książka jest świetna. Kocia filozofia napisana naprawdę przystępnie, typowy angielski eseju.
Dziękując wam za rozmowę bardzo, bardzo serdecznie, chciałem tylko przypomnieć, żegnając się z naszymi widzami, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Mogą nas państwo oglądać w czwartki na YouTubie, no i oczywiście po emisji bez ograniczeń. Także posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych na Spotify i w innych miejscach. Tam prosimy o recenzję, bo to odpala algorytmy. Wszystko idzie dalej. Dzięki temu docieramy do szerszej publiczności. Już jutro redaktor Tomasz Sawczuk porozmawia z Adamem Traczykiem o najnowszych badaniach dotyczących elektoratu opozycji. Wracamy na ziemię, prawda? Koty by nie głosowały na opozycję, no właśnie, też mi się tak wydaje. Koty były poza polaryzacją. Słuchajcie, to jest na jakiś następny temat, bo to mi od razu przychodzi, że ale akurat jeden polityk w Polsce się z kotami bardzo kojarzy. Ale to jest taki wątek populizm, a koty, bo wiecie, Marine Le Pen też teraz się prezentuje z kotami, żeby wygrać wybory, więc to może... Bo może, kotki są słodkie. Może powinna opozycja odrobić u nas kocią filozofię polityki. Natomiast... Ja z rozrzewnieniem też psa Sabę wspominam, nie wiem, czy ale pamiętacie. Ale która miała nie iść tą drogą. No, to są jakieś te już prehistoria polskiej polityki. Ten pies Saba. Tak. Ach, dawne czasy, proszę państwa, ale wracając, zachęcam do czytania na naszej strony www.kulturaliberalna.pl. Tam są eseje o polityce, książkach, kulturze audiowizualnej. Za to, proszę państwa, że nas państwo wspierają. Bardzo dziękuję za to w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i moim. I zapraszam państwa w następny czwartek na kolejne Prawo do Niuansu. Dziękuję wam raz jeszcze. Dzięki serdeczne. Miał. Hał.